Witam serdecznie, witajcie kochane baranki. Witam was na czytaniu na kolejny tydzień, obecny czas. Zobaczymy, co tu do nas idzie nowego, czym się będzie trzeba zająć. Oczywiście witam wszystkie osoby spod znaku barana w słońcu, w księżycu i w ascendencie, ale pamiętajcie, są to czytania otwarte, czyli jeśli masz barana w innej planecie, to też możesz tutaj poszukiwać informacji, jeśli czujesz, że możesz takowe znaleźć. Pamiętajmy wszyscy, że jest też tanko ogólne. Bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiajmy dla osób, które mają to usłyszeć. Dobra, idźmy po kolei, mamy już pierwszą kartę. Coś, co może powrócić do baranka albo być nowego, tutaj mamy króla mieczy. Na pewno jakieś rzeczy związane z urzędami, sprawami urzędowymi, kontraktami, podpisanymi umowami. Tu bym proponowała dobrze wszystko czytać, nawet się gdzieś dopytać, bo król mieczy może nam prezentować jakiegoś urzędnika, może nam prezentować jakiegoś kogoś, kto się zna na prawie, na przepisach, prawda, na regułach i tutaj nam jest w stanie podpowiedzieć, jak sobie z czymś poradzić. Natomiast też jest, słuchajcie, ktoś oczywiście spod znaku powietrznego, może być bliźnięta, waga, wodnik i to może być osoba, która tutaj przychodzi, żeby nam coś powiedzieć, żeby coś na jakiś temat się rozmówić na przykład, prawda? Coś przedyskutować, albo po prostu przyjdzie coś walnie takiego, że aż nam sznurówki się w butach porozwiązują. Też może tak, kochani, tutaj czuję być. Zobaczmy dalej. Temat ważny dla nas na ten tydzień. Ok, mamy sześć pentakli, czyli tu by się przydało więcej równowagi, przynajmniej się na niej skupić i skoncentrować, równowagę w braniu i dawaniu. Czyli na przykład jak ktoś przychodzi, no bo może to być aroganckie to, co przyjdzie, prawda? To też trzeba umieć odpowiedzieć tej osobie, bo to też jest równowaga, słuchajcie, w tym, co ktoś mówi, a w tym, co ma później ten ktoś usłyszeć, jeżeli nam coś powiedział, prawda? Co by to nie było, miłe, niemiłe, jakie by to nie było. W każdym razie ta równowaga w braniu i dawaniu będzie ważna w tym tygodniu i coś tu wokół pieniędzy się będzie działo, już zobaczymy. W relacjach, związkach, miłości, w serduszku mamy królową buław, więc już mamy podpowiedź. Pamiętaj o prawie przyciągania, zawsze działa, nieważne czy wierzymy, czy nie wierzymy, zawsze to działa, funkcjonuje. Uważaj, co mówisz, jak się wypowiadasz, uważaj, bo każde słowo może kreować, wykreować dla ciebie coś, prawda, w twojej rzeczywistości. Idź za głosem serca, tego pragnienia wewnętrznego, jeżeli pojawi się coś na twojej drodze w tym czasie. Co w głowie tutaj? Mamy albo ktoś ma skorpiona w głowie, albo kogoś po znaku skorpiona, oczywiście, albo to jest temat transformacji, zmiany, przemiany, wejścia może na wyższy poziom. Może tutaj ktoś z was zmienia pracę na przykład, albo jest w trakcie, albo myśli o tym bardzo intensywnie. I jeżeli tak, to tutaj jest ważne, żeby ta równowaga w braniu i dawaniu była u ciebie właściwa. Czyli też zwróć tu uwagę, żeby ta twoja praca, czy obecna, czy ewentualna przyszła, żeby to było właściwie wynagrodzone, właściwie tak jak czujesz, że jest dla ciebie właściwym, prawda? Rada na ten tydzień mamy, dwa kielichy. Tak, czyli chodzi tu o to, słuchajcie, żeby umieć zachować cierpliwość i równowagę, nawet jak przychodzi ktoś bezczelny, arogancki i mówi coś beznadziejnego, prawda? Albo w sposób beznadziejny się tu do nas odzywa. To jest tu pokazane, że w każdej chwili możemy wycofać się z takiej rozmowy, ignorować tą osobę, odejść, po prostu nie musimy wchodzić w to, nie musimy się w to wciągać, nie musimy dawać się wciągać w jakieś takie właśnie pyskówki, bo tu czuję, słuchajcie, że tu może coś takiego być. Może to być ktoś z przeszłości oczywiście, kto będzie jakieś dziwne na przykład wiadomości nam wysyłał, prawda, żeby tylko tyrpnąć, że tak powiem, żeby tylko dotknąć, żeby coś wywołać, wyzwolić. Ale ja widzę, że tu w głowie u baranków jest taka chęć zmiany potężnej, zostawienia tej przeszłości już za sobą. Więc słuchajcie, to co przyjdzie, jeżeli to jest ktoś, z kim chcemy summa summarum zakończyć relację, to to coś, co przyjdzie, to tylko nam w tym pomoże. To będzie jak taka kropka nad i, prawda?
Tak, w innych obszarach tutaj, jeżeli coś tu załatwiamy, szczególnie urzędy właśnie, to tu pokazane jest, że uda się, ale trzeba by coś zmienić, trzeba by wprowadzić jakąś świeżość, coś zostawić, a coś nowego wprowadzić. I tu właśnie ten doradca, mądry człowiek, tu jakiś może urzędnik, może ktoś, kto się zna, profesjonalista, potrafi tu podpowiedzieć nam, żeby iść we właściwym sposób to załatwiać, prawda? Może coś tam jeszcze trzeba donieść, żeby udało się. Tak, karta śmierci ogólnie dla mnie, słuchajcie, w tym obszarze, właśnie w obszarze głowy, ale też urzędów, finansów, to jest dobry omen, słuchajcie, bo dla mnie to jest, zakończa się jedna faza, prawda? Jakiś etap, coś tu udało po drodze uzbierać jakiegoś doświadczenia, jeszcze jakiejś wiedzy. I się wchodzi na wyższy poziom, prawda? Bo to jest śmierć, ale odrodzenie w tej nowej, bardziej takiej dla nas przyjemnej, przyjaznej, komfortowej energii czy wyższej wiedzy na przykład, prawda? Także jak najbardziej tutaj czuję takie zmiany, ale widzicie, ta agresja się tu pojawiła. Ja tu od początku czułam, słuchajcie, zanim siadłam do tego czytania, ja już czułam tutaj, że będzie coś na temat agresji słownej w tym tygodniu dla baranów. Okej. Okay. Oj, tak, zobaczcie. 10 pentakli, 10 mieczy i 5 mieczy. Czy pozwalasz się ranić? Czy pozwalasz się innym krzywdzić? Nie odzywając się, nic nie mówiąc tej osobie, nie uświadamiając jej, że to boli. Bo widzicie, bardzo dużo ludzi zachowuje się, ja nie wiem, jakby na filmach byli wychowani, szczególnie tych filmach akcji, i im się wydaje, że trzeba krzyczeć, że trzeba przeklinać, że trzeba być beznadziejnym i okropnym w słowach, prawda? Im się tak wydaje. To jest dużo ludzi, na pewno wiecie, o jakiej grupie mówię teraz, natomiast my wcale nie musimy dawać się w to wciągać, słuchajcie. Jeżeli widzisz, że ktoś jest agresywny, że z tym kimś nie ma rozmowy, to jest tylko takie odbijanie piłeczki, po prostu trzeba zostawić, potraktować jak małe dziecko i po prostu odejść. Oczywiście, że nie zawsze się da, ale jeżeli tylko jesteś w stanie, po co szarpać sobie nerwy? Po co? Bez sensu, prawda? Zrób wszystko, żeby tą osobę wyeliminować ze swojego życia. I mamy 10 pentakli, 10 mieczy, 5 mieczy. Powiedziałabym, uważajcie, kochani, żeby w domu na przykład nie wchodzić w jakieś konflikty, w jakieś niepotrzebne kłótnie, sprzeczki, żeby nie dać się ponieść właśnie takiej nieprzyjemnej energii, która powie się za dużo, bo tu też tak może być, słuchajcie, że to baranek może coś chlapnąć też, prawda? No bo przyjdzie ktoś, coś powie, baranek się tutaj w tym swoim ogniu, prawda, przebudzi i coś chlapnie. Może też tak być, słuchajcie. Natomiast widać tu bardzo dużo bólu i widać, że to trwa już długo. Prawda, ta słowna, jak to powiedzieć, męczarnia, o może tak to powiem, bo tu widać bardzo dużo bólu, bardzo dużo kłótni, bardzo dużo przeciągania liny. Ja ci udowodnię właśnie, że jest tak, jak ja mówię, prawda? Ta druga osoba mówi nie, bo ja mam rację, i tutaj po prostu idzie na noże, prawda? Tak, cały czas czuję tą energię tej agresji tutaj na razie. 10 pentakli dla mnie, no to jest wiadome, to jest to stabilizacja nasza, to jest nasz dom, to jest to, co nam bliskie, więc. Tu by trzeba uważać. Uważaj też, kogo wpuszczasz do swojego domu i komu ufasz, prawda? Wpuszczając go do swojej rodziny, czy do grona przyjaciół, czy do grona zaufanych, nie wiem, wokół kariery, czy spraw zawodowych. Tutaj też jakieś grupy czuję osoby, bo tu w tym tygodniu mogą się jakieś dziwne rzeczy dziać, słuchajcie, i takie mam poczucie, że. To się dzieje, żeby coś się mogło zakończyć, czyli to by trzeba doprowadzić do końca i zamiast wchodzić w jakieś takie potyczki, właśnie kłótnie niepotrzebne, to uciąć, zakończyć, prawda? Zignorować, no albo posłać do wszystkich świętych, jak ja to mówię, prawda? Dobra, dopytajmy tu o tego króla. Kto to tu przychodzi do baranków i z czym? Mamy sąd ostateczny. Czyli widzicie, to jest jednak jakaś prawda, która przychodzi. No, ja zawsze mówię, że jeżeli mówi ktoś coś mądrego, to warto go posłuchać. Warto tą osobę wysłuchać, nawet jeżeli nas trzepie wewnętrznie i telepie, prawda?
Ale jeśli mówi rzeczy, które są bez sensu, no to wiadomo, to już sobie wyjaśniliśmy. Ale tutaj jest pokazane, że mogą przyjść jakieś informacje, wiadomości, coś, co będzie ważne, istotne dla ciebie i jednocześnie pomoże ci to jakby w pójściu dalej, w ukierunkowaniu swojej ścieżki, swoich działań. Patrząc na te wszystkie karty tu, może to dotyczyć też relacji i związku. Dopytajmy dalej, kochani, bo ja tu czuję bardzo dużo informacji i bardzo dużo różnych, przeróżnych sytuacji. Od czego byśmy zaczęli? Zacznijmy od tej szóstki pentakli. Jakieś wyrównanie, może też przyjść jakieś wyrównanie finansowe. No właśnie, i te pieniądze, które przyjdą, może to jest, nie wiem, coś z urzędu skarbowego, może ktoś ci coś jest winny i ci tu będzie chciał oddać, prawda? Natomiast uważaj, bo tutaj może przyjść ktoś, kto będzie miał do tego jakieś. Tu nie jest pokazane, żeby ten ci ktoś miał to zabrać, ale będzie miał strasznie dużo tutaj do powiedzenia na ten temat i będzie ci sprawiał przykrość z tego powodu, więc po prostu też pogonić tego kogoś, prawda? Tak samo, do wszystkich świętych. Tak jest. Ok, zobaczmy tą szósteczkę pentakli. Szóstka pentakli. O, też mamy królową buław. Czyli widzicie, tu bardzo chodzi o to, jak my zarządzamy tą swoją energią, też finansami, bo królowa buław dla mnie to jest taka osoba, która świetnie potrafi zarządzać swoją energią, swoim czasem, swoimi też finanse, to też jest energia, prawda? Czyli żeby ukierunkować właściwie to wszystko i zdobyć to, co chcesz zdobyć. O to chodzi tutaj, żeby zastanowić się dokładnie, czego ja pragnę, jak pragnę to zrobić, prawda? Jak wyruszyć w tym kierunku i później koncentrować się cały czas na tym i w tym kierunku iść, ale cały czas pamiętając, że wszędzie tutaj ma być równowaga, prawda? To ma być równowaga. Zobaczmy do tej królowej buław. Kolejna dziesiątka, słuchajcie, tam jest 10 pentakli, 10 mieczy. I 10 buław, czyli dzięki właściwemu przyjrzeniu się jakby w tym tygodniu, zaobserwowaniu jakichś rzeczy, właściwemu działaniu i zostawieniu czegoś ze sobą, co ci ciąży, co jest niewygodne, co już długo trwa, a może trzeba coś domknąć, zamknąć, właśnie może jakiś związek z kimś takim bardzo aroganckim, krzywdzącym, prawda? Narcystycznym, toksycznym. No czuję tutaj takie przeróżne osoby właśnie, które wprowadzają chaos i zamieszanie do życia. To tu jest duża sugestia w tym tygodniu, żeby to wziąć po prostu zakończyć, jeżeli to wpływa źle na ciebie, na twoją rodzinę, na twój dom, to poszukiwać właściwych sposobów, żeby to zrobić. Zobaczmy tu do tej dwójeczki kielichów. To jest rada, czyli rada, żeby być przyjacielskim, żeby być takim pomocnym też, ale w znaczeniu, bo to też jest równowaga, kochani, żebyście mnie dobrze rozumieli. To nie jest to, że latami pomagam wszystkim, prawda, a ludzie mnie po czterech literach kopią za to, bo też są tacy ludzie, że nie potrafią wdzięczni być za nic, póki co, przynajmniej na tym świecie. Mam nadzieję, że to się zmieni oczywiście z czasem. Natomiast tak. Tu chodzi o to, żeby to była równowaga, czyli pomagam tym, którzy mi też pomagają, pomagam tym, którzy wdzięczni są za tą pomoc, pomagam tym, którzy w jakikolwiek sposób potrafią, na przykład później, nie wiem, okazać wdzięczność mi pomagając innym, bo to też jest rodzaj wdzięczności piękny, to taki łańcuszek się piękny robi, rozumiecie? Czyli pomagam osobom, w które wiem, że jak inwestuję, to jest taka właśnie fajna inwestycja, prawda? Bo ta szósteczka pentakli dla mnie to też jest taka trochę inwestycja, taka mała, ale jest, prawda? Więc uważaj, w kogo inwestujesz, po prostu uważaj, gdzie inwestujesz tą swoją energię, bo mamy tą królową buław dwa razy, więc to nasza energia wewnętrzna. Gdzie to inwestujesz? Czy inwestujesz we właściwe osoby, prawda? Właściwe relacje, właściwe związki. Może by tu trzeba zakończyć jakieś relacje, które są na zasadzie tylko, że wyciągnięte ręce do ciebie i chcą ci coś brać, 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 prawda? Daj mi, bo mi się należy. Zobaczmy dalej. Zobaczmy tą kartę śmierci tu. Okej. Co tu mamy? Mamy trzy pentakle, czyli tu ewidentnie jest pokazane, że w tym obszarze pracy, kariery, spraw urzędowych, jeżeli będzie współpraca, to
będzie też fajny efekt. To tutaj czuję, tak, jak najbardziej. I cały czas ja czuję tu, słuchajcie, że tytuł powinien być coś tam na temat współpracy na pewno, dlatego że tu bardzo silnie czuję właśnie, że współpraca w tym tygodniu opłaci się barankom. Tutaj mamy arcykapłankę na dwójce kielichów, czyli na pewno intuicja, instynkt wewnętrzny i podążanie za ich podpowiedziami będzie lepiej prowadziło niż ten rozum i ego, bo ja czuję, że to ego u baranków i rozum może w tym tygodniu coś szaleć bardzo, jakoś tak będzie ogniście chyba bardziej i może nas ponosić, słuchajcie, no dobra, zobaczmy dalej. No dokładnie, zobaczmy. Jak widzę tego elektrycznego węgorza, to właśnie czuję jakby w powietrzu taki prąd wręcz pływał między nami energetycznie. I zobaczcie, 24 to też jest 6, a to znowu równowaga, która będzie nam potrzebna. Natomiast ta karta mówi konkretna akurat o tym, by swoje pomysły, które się ma, czyli tą naszą teorię, te nasze marzenia w głowie, które mamy, żeby przenieść to w praktykę, żeby to przenieść w materię, czyli jakoś, jeżeli o czymś marzysz po prostu, tak jak Królowa Buław, ona ma swoje marzenia, pragnienia i ona poszukuje sposobów, żeby zadziałać w materii tak, żeby to się mogło nam okazać tu, czyli te projekty z teorii przekuwa w praktykę, prawda? I tak samo ta karta tu podpowiada, zamiast o tym ciągle myśleć, po prostu to zrób, prawda? Zacznij działać w tym kierunku. Zacznij coś w tym kierunku robić. O, zobaczcie, i mamy kartę, która mówi o miłości. Więc tutaj ewidentnie gdzieś u kogoś jakaś relacja, jakaś miłość, może coś świeżego, może ktoś przyjdzie i nagle ty popatrzysz na tą osobę i takie będą wielkie oczy, takie olśnienie, że wow, ta osoba mi się podoba, a może wcześniej ci się nie podobała, może się znacie na przykład, albo to jest zupełnie inny typ osoby, czy z wyglądu, prawda, niż zawsze ci się podobało. Tak czuję, że tutaj ten król mieczy, on cały czas się tu na mnie patrzy, słuchajcie, z taką pretensją, więc czuję, że tu ktoś będzie miał do baranka po prostu tą pretensję o coś. Albo to, że może zmieniasz relację, teraz wchodzisz w nowy związek, albo chcesz od kogoś odejść i ten ktoś ma pretensję, prawda? Bo szukasz czegoś innego, czegoś nowego i stąd tutaj tyle przykrości i tej awantury i jakaś awantura wokół pieniędzy, tak czuję tutaj. Dobra, zobaczmy dalej, co tu jeszcze mamy w miłości, typowo dopytajmy. Dużo się będzie działo, słuchajcie, i dużo będzie takich wyzwalaczy, takich triggerów, które mogą podnieść ci ciśnienie baranku w tym tygodniu, także uwaga tutaj na to, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi, prawda? Pozostań optymistyczna czy optymistyczny na temat swojego życia miłosnego, ponieważ pozytywne myślenie i wiara przyniosą ci romans. I tu słuchajcie, jak najbardziej w tym tygodniu jest miłość. Mamy tutaj karty, które pokazują, że pasja, przyciąganie, pociąganie, miłość, właśnie kielichy. Mamy dwa kielichy, wprawdzie to jest jako rada, ale ja to jak na całość patrzę. Tak, mogą być jakieś baranki, które się w tym tygodniu nam zakochają. Mogą być jakieś baranki, które spotkają jakąś osobę niesamowitą i poczują, żeby tutaj się związać, prawda? Zostawić ze sobą już ten ciężar bycia samemu na przykład, bo dla wielu singli bycie samemu jest takie ciężkie do zaakceptowania, prawda? Bo na przykład jak całe życie byli z kimś, wiecie o co chodzi. Więc tu te 10 buław jest pokazane, że coś tu baranki donoszą jakby na metę, do końca, prawda? Zamykają, zapinają. Jest to olśnienie tutaj, to zrozumienie. Tak, i to serce takie otwarte, bo Królowa Buław ma otwarte serduszko, prawda? Dobra, zaryzykuj, tutaj mamy następną kartę, ale tutaj pamiętaj o tym, by to coś robić strategicznie. Tutaj chodzi o to, by mądrze coś rozegrać, dosłownie tak czuję, słuchajcie, żeby mądrze do czegoś podejść, żeby pamiętać o wszelkich oczywiście tam zasadach, regułach i tak dalej, ale tutaj chodzi o to, by pozwolić sobie też na tą strategię i zaryzykowanie w trakcie tej strategii,
przeprowadzania tego naszego planu, który tu mamy, bo mamy dwa razy królową buławę, ona potrafi zaryzykować, prawda? Potrafi postawić jakby na jedną kartę. I ta dziesiątka buław też pokazuje razem z królową buław właśnie coś takiego, postaw na jedną kartę, bo albo wygrasz, albo przegrasz, prawda? No tutaj jakkolwiek się to rozwiąże, ale przynajmniej będziesz wiedzieć już, prawda, o co chodzi, będziesz w stanie później ruszyć do przodu. Bo lepiej wiedzieć i móc ruszyć do przodu, nawet jeżeli coś zostaje za nami, niż stać w miejscu i kręcić się w kółko, prawda, i ciągła ta niepewność taka. I też tu czuję coś takiego, że ta ciągła jakaś niepewność wokół czegoś, może wokół pieniędzy, może wokół tego wydawania tych pieniędzy, może z kimś wydajesz te pieniądze, może macie wspólne i tutaj się okaże na przykład, że ktoś wydał za dużo i też może być wokół tego awantura, więc uważajcie, kochani, żeby nie wydawać może też za dużo na takie rzeczy zbędne, ale też żeby obserwować jakby, co się dzieje w tym domu, bo czuję, że to może właśnie dotyczyć domu i tych pieniędzy, tego czegoś, co w tym domu, ale też tej stabilizacji. Uważajcie po prostu, bo dużo tu wokół tego czuję, tak jak mówię, no zanim zaczęłam to czytanko, to czułam, że to będzie taki dosyć nerwowy tydzień dla baranków. Oczywiście wiadomo, czytanie ogólne, więc może to nie dla wszystkich, zobaczymy. I właśnie jakaś agresja się może pojawiać, jakiś konflikt, jakieś takie szpile wbijane, prawda? No zobaczymy. Okej, weźmy teraz prawdę ukrytą. Żałuję, że nie mogę cofnąć moich słów i zobaczcie, ja to robię z automatu. Król mieczy, czyli może macie kogoś spod znaku powietrznego, bliźnięta, waga, wodnik, albo kogoś, kto tak po prostu słowem potrafi ciachać, nie musi być powietrzny znak. I może tu coś było powiedziane, albo w tym czasie teraz będzie powiedziane, no i właśnie później z tego wyniknąć mogą jakieś nieprzyjemności, prawda? Kolejna prawda ukryta. Nie potrafiłem albo nie potrafiłam dopuścić Cię bliżej do siebie. No też tutaj czuję. Też tutaj czuję przy tej osobie. Ale nie musi być, kochani, dla kogoś z Was może to być osobne, także pamiętajcie. Gdy dowiedziałam się prawdy, to mnie po prostu zdruzgotało. To jest dla kogoś, prawda? Albo kiedy dowiedziałem się prawdy, oczywiście także. I tutaj właściwie tak, to można powiedzieć, że tutaj widać coś takiego, przychodzi prawda i to jest druzgocące, prawda, ale jednocześnie wyzwalające na swój sposób, bo mamy kartę sądu ostatecznego, więc może też tak być, że dowiesz się czegoś, co cię kompletnie rozmontuje, że tak powiem, prawda. I tutaj kolejna wiadomość, odeszłam zanim ty mogłeś mnie zostawić, albo odszedłem zanim ty mogłaś mnie zostawić. To zależy, czy pani słucha, czy pan tu słucha, prawda? Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze cytat na ten, cytat channelingowy dla baranków. Mamy dwie karty, słuchajcie. Jedną kartę mamy bratnia dusza. Zobaczcie, pięknie. I tutaj dwa kielichy właśnie mi to pokazywały. I ta karta miłości. Rozejrzyj się wokół, twoja bratnia dusza jest już w twoim życiu. No, pięknie. I drugie, porozmawiajmy. Pragnę dojść z tobą do porozumienia, choć nie zawsze potrafię spokojnie rozmawiać. No dokładnie, zobaczcie, to jest dokładnie to, co mówię. Przychodzi ktoś i mówi coś w sposób taki arogancki, bezczelny, nerwowy, prawda? Zobaczcie, jak to tu wyszło. Dokładnie tak czuję w tym tygodniu. Także my baranki, ja mam, słuchajcie, akurat w Wenus i w Marsie, także oh my gosh, będzie się działo. Bo Mars to przecież czysty ogień. Możecie pisać, kochani, jak tam u Was, gdzie ten baranek się znajduje, czy w Słońcu, czy dalej gdzieś też macie. I jak sobie radzicie przede wszystkim z tymi wybuchami, też taką jakąś agresją, prawda? Z tymi napadami agresji, czy nerwowością, czy w ogóle to macie, czy to odbieracie, czy może nie macie tego. Tak, dlatego, że w tym czasie, słuchajcie, zdecydowanie każda pomoc się przyda, nawet taka dorada w komentarzu, prawda? A wszyscy będą czytać, więc może warto, żebyśmy się tu wymienili. Oj tak, równowaga, kochani, musimy trzymać równowagę, do zieleni gdzieś wychodzić, iść pobiegać, coś porobić, poćwiczyć, może gdzieś zmęczyć się trochę, bo może nas tu, kochani, nosić wewnętrznie. Chodzi o to, by bez potrzeby, by niepotrzebnie się nie kłócić, by niepotrzebnie nie ranić się wzajemnie, prawda? By nie wytwarzać jakichś takich
niefajnych, negatywnych energii w jakichś relacjach, które tutaj, tak, które tutaj to może się pojawić, przejawić, więc może spróbuj odłożyć tą rozmowę, na przykład na następny tydzień, jeżeli dasz radę, prawda? No wiadomo, nie zawsze się da takie coś zrobić. Albo po prostu 10 głębokich oddechów i jakoś spokojnie pogadać z tym kimś. No, czuję, że będzie się działo, słuchajcie, baranki kochane. Oj, będzie się działo. No dobra. Ale piękne rzeczy też tu przychodzą. I pasja, seks, namiętność. Ujejku, tu tak gorąco, że aż mi po prostu duszno, słuchajcie, tu. Aż się zgrzałam od tego czytania. Także i też. Więc jakieś bliźniacze płomienie też tu mogą szaleć. Mogą wracać, słuchajcie, wracacze jeszcze. No. Także uwaga. Dobra, dopytajmy. Tu mamy mini, wybierz kartę na końcu. Jeden, dwa, trzy. Także dopytajmy sobie, co kto potrzebuje o sytuację, wydarzenie, jakąś osobę, okej? Okay? Kto gotowy, lećmy. Jedyneczka. Mamy zdecydowane, tak? Numer dwa. Idealny moment. I numer trzy. Mamy nie. Zobaczcie, jak to widać, to ogólne czytanie dla każdego coś innego. Dobrze, kochani, tyle. Utulam Was mocno. Życzę nam wszystkim spokoju, umiejętności rozmawiania spokojnie, nawet z nerwusami. I żebyśmy też spokój potrafili zachować, i żebyśmy potrafili podomykać te sprawy, które tutaj gdzieś widać, że są do pozamykania. No i niech ta miłość to tu do nas przychodzi, zalewa nasze serduszka, i żebyśmy byli tacy pełni miłości. O właśnie. No dobra, to tyle już, kochani. Utulam Was mocno, do usłyszenia.